Uwaga, milion golda zaraz pójdzie. Gdzie? Wy. No. Hej, siemanko, z tej strony Wkurwiony i witam was w odcinku, w którym to będziemy upgrade'ować moje karty za milion golda. Długo zbierałem ten milion golda, udało się uzbierać, także łapeczki w górę. Słuchajcie, jeszcze na początku chciałbym o czymś bardzo ważnym powiedzieć. Dzisiaj o 20:00 będzie live, będziemy wbijać czwartą legendarną skrzynkę. Tam już będzie brakować dosłownie, nie wiem, 5 albo 10 walk. Zobaczę, jak się przyłożę z atakami, ponieważ odległość po trzeciej legendarnej skrzynce do czwartej było to jakoś 110 walk i udało się to zrobić tam w przeciągu, nie wiem, 2 dni. Także brakuje tam kilka walk. I słuchajcie, no i co? Dzisiaj będzie live dzisiaj będzie o 20:00. Także wpadajcie i uwaga, będzie to live z Eweliną. Tak, będzie live z Eweliną. Słuchajcie, lecimy z upgrade'em kart, mam naprawdę bardzo dużo do roboty. Na początku może skupimy się na wszystkich moich rejerach, oczywiście później otworzymy sobie clan chest, a na samym końcu otworzymy sobie grand challenge za 8 wygranych. Tak, zrobimy 8 wygranych. Dobra, ale to nieważne. Słuchajcie, lecimy po kolei z upgrade'owaniem kart, czyli zaczynamy od tych z najmniejszym eliksirem, czyli od Ice Golema. Dobra, ulepszamy. Uwaga, milion golda zaraz pójdzie. Gdzie? Wy... No, nie będę kończyć, nie będę tutaj brzydko mówić. Lecimy, tak? Dobra, Ice Golem, uwaga. Poleciał. Ile brakuje do 11 levelu? Zaraz zobaczymy, dokładnie. No, 177 na 1000, no nieźle. Dobra, zobaczymy w sumie na samym końcu, jaka karta najlepsza rare będzie, ile będzie najmniej brakować. Dobra, leci. I za resztę hajsu chyba sobie ulepszymy epiki. Dobra, Hog Rider, chociaż nie lubię tej karty, ale zupgrade'uję ją, nie? Pięknie. Już mamy 800 tysięcy golda, no nieźle. O, Dart Goblin jak szybko jest 300 na 6. A Fly Machine, kurde, miałem tego nie robić. I przez to teraz gubię trochę golda, ale dobra, trudno. Zrobię Fly Machine na 10 level. Może się kiedyś przyda. Farnesik poleciał. Ładnie, nice. O! Farnes mam w połowie do 11 levelu. A tutaj Valkyria ile? 327, czyli też nie ma źle. No, to mi się podoba. Muszkieterka. Muszę kiedyś, słuchajcie, komony wymaksować. Ale jest to też bardzo dużo siana. Wolałem się na początku skupić właśnie na tych rejrach, bo mnie drażni ten zielony kolor. Na tym kończę już. Dobra, wow, mini pekka. Jestem w połowie do 11 levelu. Nie ma źle, Bomb Tower. Te Bomb Tower też by... Wow, też jestem w połowie, no nieźle. Dobra, już prawie wydaliśmy połowę siana, nie? Level 10, dobra, upgrade. 50 tysięcy i Inferno Tower też będzie chyba dużo, nie? Ile? 328, dobra. Lecimy z kolejnymi. Wow, czasie raz, dwa, trzy, cztery. Wow, ja się w ogóle wyrobię. Wyrobię się, nice, dobra. Giant level 10, może sobie zrobimy za niego jakiś fajny deck z Giantem. Rakieta, Pow by się ucieszył. Barbarianki, Barbarian Heart, Heart. Barbarian Heart, tego też będę mieć dużo. No, połowa. I tutaj uwaga. Tak. I chyba sobie ulepszę X-Bowa. X-Bowa sobie ulepszę, ponieważ go zbieram, także X-Bow będzie potrzebny. Gdzie jest ten X-Bow? Zobaczcie sobie w ogóle, ile mam też epików do zrobienia. Raz, dwa, trzy, cztery, tutaj pięć. 6, 7, 8, 9, 10, czyli słuchajcie, pół miliona prawie. Także znów jest tutaj okazja, żeby zbierać hajsiwo. Dobra, zrobimy sobie tego X-Bowa, nie? Ogólnie tą kartę requestuję co niedzielę. 85 na 200, czyli za niedługo 8 level, no nie ma źle. Spoko, to mi się podoba. Dobra, to chyba wszystko, co chciałbym tutaj zrobić. No i te zobaczcie sobie tych komonów, też trzeba na 12 level, tutaj bacy, goblinki, no dużo tego jest, naprawdę dużo, ale tutaj nam się już troszkę polepszyło, nie? No, tutaj już troszkę wygląda lepiej to wszystko. Dobra, goldzik, rocket, goblinsy, no nie ma źle. Clan chest. Może poleci z jakiejś skrzynki legenda, no zobaczymy. Arrowsy, szkieletonsy, giant, zap. Bomb Tower? No i nie będzie, ale będą epiki, ciekawe jakie. Klon, ej! To już jest chyba czwarty clan chest, gdzie dostaję klona, naprawdę. Gdybym to miał nagrywać, to chyba byście w to nie uwierzyli.
Serio? Dobra. To sobie zrobimy. Bombery. Tu jest chyba 400 kart w tym. Kurczę, mogłoby mi dać legendę z tego Grand Challenge. O! Zobaczcie, mam 900 tego, nie? Mega miniona. Jaki epic, uwaga, jaki epic? Poison, no w sumie mogłem sobie już obstawić, że będzie Poison. Ale dobra, nie ma źle. Także może zagramy sobie jedną walkę, co? Żeby odcinek nie był nudny. Zagramy sobie jedną walkę. Polecimy tutaj z moim deckiem. Pokażę wam, jak ja gram swoim deckiem. Chociaż tutaj wam powiem, mogę wam pokazać moje ostatnie walki. Mam chyba same wygrane. Tylko, że nie pamiętam, co robiłem. Czy robiłem wcześniej Granda, czy... No i zobaczcie. Gościu, o. Napisane Mortar Army i zapewne wszyscy u niego grają Mortarem, nie? No, ale mam nadzieję, że tak nie jest, nie? Dobra. Jeśli będą Arrowsy, to... No i są Arrowsy. Oh my god, oh my god, oh my god. Dobra, ale to nie jest taki silny Mortar, bo to jest Mortar na 12 levelu. Tylko, że ma Batsy, no. Zobaczymy, Lukas, na co cię stać. Bo stary, ja tu teraz będę ładować sobie już Lava Hound. Tak, kurczę, Mortar, powiem wam... Silna, bardzo silna karta. A zobaczę, jak mi pójdzie. Dobra. Balon. Na pewno ma rakietę. To jestem w 100% pewien. Ale nie powinno być trudno, serio. Dobra. W ten sposób. O, i teraz zablokujemy. I ciekawe, czy poleci rakieta. Chociaż, kurczę, dziwi mnie to, że nie... Dobra, wyrzucił rakietę. Miałem powiedzieć, że dziwi mnie to, że... A, zobaczcie sobie. Kurczę, no mój balon prawie uderzył, nie? Ja może rzucę od tej strony, nie? Chociaż kurde... Dobra, tutaj położę. Tutaj położę, bo masakra, nie? Dobra, horda. Minionków. Na tego Mortara. No i szybko. Porobione. Z tego względu, że on wyrzucił wcześniej, wiecie? Arrowsy. To jest właśnie w tym deku fajny. Że mam przewagę taką, że jeśli mój przeciwnik ma tylko i wyłącznie Arrowsy, to wykorzysta to na jeden rodzaj minionków, nie na dwa, nie? Chyba, że jesteśmy wariatami i wyrzucimy od razu hordę i te zwykłe minionki, nie? To będzie horda plus takie, no, plus taki trójkącik. Dobra, balon. Ładujemy tutaj balona już sobie na spokojnie. Dobra. Na pewno zaraz poleci rakieta. To jestem w 100% pewien. On spróbuje zrobić tak, żeby trafić mi ten, nie? Dobra. Dobra, idealnie. Super. Wow, no gość, no wiadomo, że nie będziesz miał szansę ze mną. No chciałbym być pewny też siebie. A wyrzucił pięknie, dobra. Gościu chyba serio się stresuje. Chce tutaj porobić mnie, ale nie uda się mi. Chyba. Dobra, ładujemy. O proszę, poleciało, no nieźle, no nieźle, no nie jest źle. Tylko, że co? Tylko, że on tu już nie zrobi nic z rakietą. Nawet jest... No, tutaj uderzy. Rozwali tą jedną wieżę. Ale za to ja mu tutaj zniszczę. O, proszę bardzo. Nawet na trójeczkę siadnie, tak? Dobra. Easy to było. Match over. Mortar Army. Ciekawy... Chciałbym zobaczyć jego klan. Dobra, bo przynajmniej sobie tak. Zrobiłem sobie questa? Nie zrobiłem questa. Dobra. Przynajmniej mam skrzynkę. Dobra. No to może zagramy sobie o Mastera, co? To znaczy, chciałem zobaczyć jego klan. Wow, tu chyba każdy gra Mortarem w tym klanie. Masakra. Dobra, spróbujemy zrobić, nie? Kurde, 6000 golda brakuje, żeby zrobić kolejny upgrade. Ale dobra. O, 13 level. Mogę to przegrać. Jasne, że to mogę przegrać. Nie mam co na początek wyrzucić. Good luck. Dobra, muszę zacząć balonem grać. Bo mam pompkę tutaj na... ręce, dobra. Nie ma źle. Ten Baby Dragon mnie nawet, no, pocieszył mnie ten Baby Dragon. Od tego przeciwnika, dobra. Dobra, pocieszył mnie troszkę. Ale, Jezu, te goblinki tam uciekły! Fuck, dobra. Dobra. No i co, słuchajcie? Być może będzie golem? Czy nie będzie golema? Ale teraz ja sobie załaduję ten kolektor, tutaj sobie postawię. Albo może być graveyard. Może być graveyard, chociaż chyba jeszcze nigdy nie widziałem, żeby był graveyard plus archerki, nie? Tak? Nie. Graveyard plus pompka, sorry, przepraszam. Co mój błąd. Dobra, golem jest, czyli jednak jest golem. Mamy minionki, mamy goblinki do obrony.
możemy się bronić. Tylko jego Mega Minion mnie strasznie stresuje, bo to jest level 11 jednak, to jest, słuchajcie, to jest Max Rare. I naprawdę jest bardzo dobrą kartą, w szczególności właśnie na lawę. Ale ten Baby Dragon level 6, no to jest naprawdę ogromny plus. Także tutaj na pewno dolecimy do tej wyżej, dobra. Te archerki więcej zrobią. Tak, zrobimy sobie, o właśnie, proszę Państwa. To siadło i to pęknie i to wybuchnie, yo. To było dobre, uwaga, 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 on też tutaj, wow, ładnie zaatakował. I on też, uwaga, słuchajcie, postawił kolektor. Kurde, bo zrobimy tak, postawię ten kolektor tutaj. Bo się obawiam jednej rzeczy, że on tutaj ma lightninga, wiecie. I może mnie rozwali. Dobra, gramy tutaj, kurczę, o wygraną. Bo dostaniemy chyba 30 pucharów, albo się mylę, albo się nie mylę. Dobra, uwaga, zaczyna rajdzik, także też. W ogóle, że nie ma zapał, nic takiego, kurczę. Czy to jest możliwe, słuchajcie? Nie no, gdyby nie miał tego Mega Miniona, to sytuacja byłaby całkowicie inna. Chyba, że nie wiem, chyba, że ma, kurde, nie wiem, czy muszkieterki nagle wyciągnie, skąd tam wyciągnie. Dobra, wyrzućcie te goblinki do przodu, czyli to jest okej. Okay. Dobra. Tak, użył Lightninga, spoko. Dla mnie bomba, to znaczy, no albo nie bomba. Kurde mać. No stary, no wygraj to, wygrasz to, wiesz o tym. Wiesz o tym, że to wygra, stary, no. O fuck, ja tego mogę nie wygrać. Ja tego, słuchajcie, mogę nie wygrać. Teraz się normalnie wkurzę. Się. Dobra. O fuck. O fuck, ja to przegram, no nie? A, się gościu cieszy, dobra, trudno walić to. Nie no, wygrał goście, kurde mać. Za jakie grzechy, dobra, zróbmy jeszcze jedną walkę. Bo muszę skrzynkę wbić, nie? Kurde, co to się stało, słuchajcie, ja nie wiem. Orange Leaf. Ciekawe, czy to jest Orange Juice, nie? Ale serio, kurczę, nie myślałem, że gościem tak załatwi. Ten Mega Minion mu dużo dał, wiecie? To Mega Minion dużo mu dał, bo to jest, kurczę, to jest silna karta. O, Mortar! O, ciekawie będzie. Dobra. Zostawię na razie tego Mortara. Albo chociaż nie, kurczę. Dobra, sprawdzimy sobie tak szybko. W ten sposób, o właśnie. Czy polecą Arousy? Na pewno nie, zabył. O, dobra, spoko. Może być. Ryzyk fizyk, jak to się mówi, albo nie, ryzyk fizyk. O proszę, jaki deck. Ktoś nam przygotował. Mortar plus Miner. No, ciekawe zagranie. Dobra, o kurde, masz. No, z tym będzie naprawdę ciężko. Kurde, nie lubię grać na Hordę Minionów. Chociaż niby mam Arousy, ale czasem nie jestem w stanie postawić szybciej. Dobra, ciekawe, czy będzie ten. Czy będzie rakieta w tym deku? No, gość max deck, tylko że 12 level, nie? Także ja mam to... A jest, kurczę, Mortar, dobra. Będzie lipa, będzie z pomową, Minerem, Mortarem, nie lubię takich spam deków. Naprawdę, to są mega wkurwiające deki. Zaraz poleci spam. Nie no, leci kim. Ciekawe, czy obstawi coś za Mortarem. Obstawił, dobra, gobliny. No i tak, jestem w dupie, kurczę. Dobra, będą dwie porażki po na odcinku. No niestety, zobaczcie sobie, co już porobił tutaj goblin, zap. W dupie jesteśmy. Ale mam nadzieję, że nie będzie miał tej hordy już teraz w tym momencie. Tak ma tą hordę. Kurde macie, chyba jeszcze źle tutaj spudowę. No nie, no kurde macie, no nie wierzę w to, no nie. Chociaż kurde, powiem wam, że, o właśnie, o to chodziło. Dobra, postawię jeszcze raz tego. Uwaga, 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 o właśnie, idealnie, stary, idealnie tutaj, o właśnie, o to chodziło, uwaga, aj kurczę, dobrze obstawił teraz tego minera, dobra, niestety muszę zrobić tak, trutu, majtki z drutu, no niestety. Dobra. Tak, na szybkiego. Aj, mnie załatwił. No.
Chyba, że tutaj coś pomoże. No nie wiem, czy tak chciałem powiedzieć. Dobra, uwaga, pęka. GG, kolektor. Wyrzucony, idealnie siadło. Dobra, może teraz się uda, kurde, zrobić. Spróbujemy? Nie wiem, czy próbujemy. Nie wiem, ile w tamtej walce straciliśmy. No musiałbym zdobyć 30 pucharów. Dobra, spróbujemy, no. Będzie taki dłuższy odcinek. Lecimy, słuchajcie, lecimy. Dobra, Ben. Alpha Kings. Kurczę, nie mam na początku kolektora. Także to będzie głupio. Dobra, trudno. Lava deck. Lecimy. Princeska, o Jezu. Dlaczego, kurde. No i zobaczcie sobie, już jestem w dupie. Naprawdę już jestem w dupie w tym momencie. Jezu, dlaczego nie grałem tymi deckami? Ja nie mogę tego pojąć. Kurde mać, no. Chyba, że... Nie no, najgorzej teraz będzie z tą princeską tutaj, nie? Chyba, że wyrzuci rakietę. Zdąży rakietę wyrzucić. Wyrzuci princeskę. No już ma ten eliksir. Kiedy za zawsze się boję tej trafi, jak teraz powiem, nie? Dobra. Tutaj siadło. Także zaraz będziemy ładować... Zaraz, o dobra, uwaga, teraz się muszę skupić. Bo kurczę, gadam już głupoty na tym odcinku. Elixir Collector. Tak. O Jezu, patrzcie się jaki spam, nie? Najgorzej się gra na takie deki, fuck off. No i co miałem zrobić, słuchajcie, nic nie mogłem zrobić generalnie, mogę jedynie zrobić tak, o. Proszę bardzo. 5 osób mnie ogląda, zapewne cały klan mnie teraz ogląda. Jezu, ale te deki są wkurwiające i to poważnie wam mówię. O, patrzcie, i znów leci to samo. Nie będę używał tych arrowsów, bo mi szkoda, bo muszę je trzymać na... No na princeskę muszę trzymać tak naprawdę. Chociaż kurde, załadowałbym eliksir kolejny, ale nie, bo zaraz będzie WLE. Ja już mogę powoli ruszać. Że on nie ma Inferna, to mnie dziwi. To mnie serio dziwi, że tutaj nie ma Inferno w deku. Dobra. Patrzcie, nie. Chociaż on tu już parę błędów popełnił. Lecimy teraz. Uwaga, teraz leci spam. Właśnie w ten sposób. O, właśnie. I cyk. Dobra, i jeszcze tą princeskę trzeba dobić, nie? Także cyk. I teraz możemy go wkurzyć troszkę. Czyli wyrzucamy właśnie tak, w ten sposób, o. I może go ma 3 zrobimy, chociaż nie zrobimy go ma 3, bo się nie uda zrobić na 3. Tak, princeskę tam postawił, no nieźle, stary. Chociaż tak, pęka na 3. No i wbiliśmy mastera na odcinku, wow. Nie sądziłem, że dzisiaj wbiję mastera na odcinku. Dobra, troszkę ciężko, chociaż trójeczka wpadła, no ale może być. Dobra, mamy mastera, tak? Nie mamy mastera, ja pierdzielę, dobra, gramy mastera jednak. Dobra, spróbuję. Przyjmuję tutaj. Masakra, kurde, miał być odcinek tylko z upgrade'owania, a mnie tutaj pociągło do tego, żeby grać. No ale dobra, zagramy. Bo to tylko i wyłącznie 2 pucharki brakuje. Lava Hunt, dobra. Co to jest? Szkieletonki. Albo 3 muszkieterki, albo Hawk. No jest Hawk, proszę Państwa, jest Hawk. 10 level, nie ma najgorzej. A Jezu, musiał mnie męczyć tutaj. Dobra. Kurde, mogłem to inaczej przycelować. O Jezu, dobra, trudno. Dobra, to będzie łatwe. To będzie łatwiejsza niż tamta walka. Dobra. Słuchajcie, nie zapominajcie o tym, że dzisiaj będzie ten live, także wbijajcie na live'a. Dobra. O, właśnie. Blokujemy się od razu. Full obrona od mojej strony. Słuchajcie, dzisiaj będzie ten live o 20, także wpadajcie. To będzie historyczny moment, gdzie będę wbijać 4. legendarną skrzynkę już. Wow. Dobra. Dzisiaj sobie wbiję mastera, a
W przyszłym tygodniu powalczę, nie wiem, o kurczę, o młota i nie wiem, co dalej w sumie. Fireball poleci? Czy nie poleci Fireball? Dobra, patrzcie się, jak jest zawzięty tym deckiem, nie? Co, cofniemy troszkę tego Hoga? No właśnie, cofnęliśmy go? Ja to jestem taki troszkę chujem, chujem takim troszkę jestem. Że nie daję mu w ogóle tutaj przejść. Sorry guys, ale naprawdę. O proszę bardzo, ładuję teraz. Ciekawe czy zaraz wystartuje. Tak, leci z kolejnym pushem. I to jest najbardziej wkurwiające w tych kurwa dekach. Zobaczcie, jak szybko push poleciał i on na szczęście ona uderza ten. Na szczęście ona uderzała w lawę, także to jest spoko. Dobra, pyk i siadł, nie? Nie, to chyba byłoby niemożliwe, jeśli bym to przegrał. 30 sekund, na spokojnie. O, ale mu ten Hawk skręcił, nie? To jest najlepszy tak. Dobra, ładuję teraz. Stary, jeśli ty mi robisz spam, to ja cię będę robić to samo. Tylko, że balonem. I prawie na 3, gdzieś pewnie, nie? Myślałem, że będzie jeszcze zawzięty i będzie wyrzucał Hoga. Ale Hog 10 level, nie ma źle, słuchajcie, łatwo go ograć. Dobra, teraz na pewno będzie master, nam ten odcinek się przedłużył jak cholera. Dobra, jeszcze Golden Chest, super, najsik. Na to czekałem, dobra, master odblokowany. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy, słuchajcie, zakończam ten odcinek, wbijajcie. Dzisiaj na live o godzinie 20. Brawo, dzięki Łąka. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja wam za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się, yo, elo, pozdro dla was wszystkich. Żółwiki, boom!